Witam Was w kolejnym filmie z serii Devil May Cry 3. Zaczynamy znów kolejną cutsceną. I widzimy Lady schodzą to już w sumie na szczyt wieży. I cóż będzie miało teraz miejsce? Ze świata demonów, właśnie świata przejściowego, wypada Arkham. No cóż, nie udało mu się użyć mocy Sparty za pokonane przez jego synów. Why? How could I? I shall become a god. Ale niestety, nie do końca poszło po jego myśli. No one here could stop me. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to me. Mary. Don't ever call me that again. Okay. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Can you shoot me? Your own father. Bez wątpienia. What have I done wrong? Even the heroic Sparta sacrificed a woman so that he could become a legend. I wish to be a god! And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so? Dokładnie. I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. Mary died a long time ago. My name is Lady. Goodbye, father. No! Tak. Skończyły się Mary naboje. Właśnie Lady. I w końcu pomściła swoją matkę. Zemściła się na ojcu. Tak jest. No i zaraz powinien być koniec scenki. There, I thought I wasn't gonna cry. Tak. No, w końcu, długa była. Więc teraz czas na ostateczną, finałową misję 20, która będzie trudna dosyć, więc trzeba się do niej dobrze przygotować. Styl, z tego co pamiętam, mamy dobry ekwipunek również, ale itemy. To jest priorytetowa kwestia tutaj. Kupiłbym sobie może Blue Orba, ale w sumie nie wiem, czy to mi się opłaca. Mamy 60 tysięcy i mamy całkiem tanie Vital Stary L, więc kupmy sobie Z2. Dobra, z tymi Vital Starami już na pewno sobie damy radę. Mam jeszcze 3 Devil Stary. Tej misji, no cóż, może będę zmuszony użyć większą liczbę przedmiotów. Ale dobra, może jeszcze sobie wykupimy Purple Orb, żeby wydłużyć pasek demona. Prawie maksymalny już mamy, chyba jeszcze 2 symbole się tylko zmieszczą, czy nie wiem, czy może wejdą na następny pasek? Chyba nie. Ale dobra. No cóż, to jest ostatnia misja, więc możemy wydać wszystkie orby, więc nakupimy Vital Starów. Dobra, może starczy. Więc dobra. Wielki finał. Let the mission begins. Więc miecz Sparty, który tutaj miał Arkham wpada z świata między światem ludzi a demonów. Niestety zgarnia go bardziej. Give that to me. No way. You got your own. Well, I want yours too. What are you gonna do with all that power, huh? No matter how hard you try, you're never gonna be like father. You're wasting time!
I kolejna walka pomiędzy dwoma braćmi. Wspólnie wcześniej walczyli i teraz znów między sobą walczą. We are the sons of Sparta. Within each of us flows his blood. But more importantly, his soul! Także teraz będzie walka o medalion. My soul is saying it wants to stop you! Unfortunately, our souls are at odds, brother. I need more power. Więc będziemy teraz walczyli z Vergilem. Nie, walki z Vergilem nie były nadzwyczaj trudne, ale ta będzie zupełnie inna niż poprzednie. Ale zmienimy broń. Tak o. I teraz walczy, używa właśnie tego miecza. Rzucając go. Wow, 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 wow. Kurde, teraz stosuję nowych chwytów, więc dosyć ciężko jest z nim walczyć. Dobra, teraz też może zmienić się w demona, także na to trzeba być ostrożny. Oczywiście my również możemy. Ale dobra, oszczędzajmy demona. Może się przydać później. Właśnie, kiedy Verdi jest w stanie demona, również się leczy, podobnie jak Dante. Wow, czymś nam się dostało. Boże, szty. No, jak widzimy, walka teraz z Vergilem jest dosyć ciężka. Kurde, unikaj. Dobra, znów go atakujemy. Dobra, na szczęście mamy całkiem sporo Vital Starów, więc można to w dobry sposób wykorzystać. Dobra, podemonizujemy troszeczkę. Chociaż tak naprawdę walka bezpośrednia nie jest dobrym pomysłem. Trzeba natrafić na dobry moment. Vergila można bezpośrednio atakować wtedy, kiedy on odskoczy. Znaczy, że jak skoczy i spadnie na ziemię, tak? Wtedy również, kiedy używa tego ataku tymi jakby kulami, też można go wtedy śmiało zaatakować. Można go też śmiało zaatakować, kiedy używa miecza. Wow, 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 robi się groźnie. Więc od tego mamy Vital Stary w końcu. No cóż, Sara i temy nam wpadnie bardzo słabe ranki tej misji. A tutaj najlepiej atakować Vergila. Kurde, czemu nie mogę uderzyć po prostu? Nie ten. Zawsze się przyskinął, kiedy mamy zmieniać broń. Możesz ty. Dobra, w tej misji nie jestem dobry. Tak się niestety okazuje. Wow, 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 robi się groźnie. Trzeba uciekać. Już zabraliśmy prawie połowę życia Vergilowi. Dobra, najlepiej uderzać go właśnie Beowulfem. Dobra, szybko zmiana broni, żeby mieć high-hike'a. Kurde, nie udało się odbić miecza. Kiedy rzuci go w stanie demona, jest trochę ciężej. Hmm.
się dostało. Oj, teraz Vergil będzie dosyć ostro demonizował. Zawsze kiedy on próbuje spaść, trzeba po prostu odskoczyć. Tylko że nie zawsze uda nam się w porę to zrobić, więc to jest trochę problematyczne. Odmień się Dante, demona szkoda. O, to jest kolejny nowy ruch Vergila. Żeby go unikać, po prostu musimy skakać i najlepiej odpychać się w powietrzu. Kiedy Vergil go użyje, później jest bezradny na chwilę. Więc można go śmiało poatakować przez jakiś czas. Kurde, to się nie udało. Dobra, znów użyła swojego ruchu. Fajnie było, żebym wylądował później koło niego gdzieś. Dobra, zmiana oręża. Już prawie go mamy. Niestety będziemy musieli użyć jeszcze chociaż Vital Stala S. Kurde. Boże, szty. Aż. Dobra, zmienimy się w demona. Troszeczkę życia nam wpadnie. O, super. Dobra, już go prawie mamy. A jednak chyba musiał się zdecydować na jeszcze użycie jednego Vital Stara. Ze względu, że teraz zaczną się znowu te jazdy ze skokiem. Kurde, no. Nie chciałem tego robić, ale znów Vital Star L. Wcześniej mogłem go jednak, to może lepiej bym na tym wyszedł. No, zapętał mnie do rogu. Nie byłem w stanie mu zrobić. Beowulf i ciśniemy. Wow, 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 wow. Tak jest! Jeszcze trochę. Dawaj, Dante, dawaj go i jeszcze zaraz jest! Pokonaliśmy Vergila, naszego ostatniego przeciwnika po użyciu trzech Vital Starów, niestety. Więc za itemy ranking będzie słaby. Is that all you got? Come on, get up. You can be better than that. A, jeszcze Dante go podpuszcza. Więc teraz szykują się... Szykuje się kilka dosyć długich cutscenek. Więc tak, Dante chce powstrzymać Vergila za wszelką cenę. Także ostateczny atak. Ostateczny atak. Jak to wszystko się zakończy? Dobrze, dla naszego bohatera, bo to on zadał ostateczny cios dla Vergila. Nie oznacza to jednak, że Vergil zginie. Także to Dante jednak wygrał. It's mine. It belongs to a son of Sparta. Leave me and go if you don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place was our father's home. Także Vergil zostaje w świecie demonów. A Dante wróci do świata ludzi. Także taki to finał gry Devil May Cry 3. Emisja 20. A, całkiem łatwo nam poszła. W sumie dosyć krótka, tylko jeden boss, jedna walka. No i widzimy tutaj Lady pod wieżą.
No i dołączający również do niej Dante. I need that back. No late charges, I hope. I'll think about it. Także oddajemy broń dla Lady. We should be fine for now. W tym przypadku jednak Devil May Cry. Maybe somewhere out there even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. By the way. Tak jest. Co stało, coś jeszcze? Looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. I love this. This is what I live tak jest. For. Więc nadszedł czas na zrobienie kolejnej rozruby. Tym razem, razem z Lady. No i teraz towarzyszyć będą nam również napisy końcowe, ale musimy zmienić oręż. Tak jest. Ale zaraz, daliśmy Kainę. Dobra, nie szafkę. W każdym razie, teraz musimy rozwalić jak najwięcej demonów. Więc mamy 7. 8. Fajny pomysł na zakończenie, naprawdę. To przynajmniej skłania do obejrzenia napisów końcowych. Tutaj możemy pokonać ich naprawdę nieskończone ilości, także dopóki przynajmniej napisy końcowe się nie skończą. Także jeden z niewielu napisów końcowych, które będziecie mogli wysłuchać razem z moim komentarzem do końca. No i właśnie tak kończy się gra Devil May Cry 3. Kończy się tą epicką walką bez końca. No i będziemy musieli niestety pożegnać się z tą grą, niestety być może dlatego, że już nagrywam już dłuższego czasu. Niestety, bo całkiem fajna gra, dobrze się ją grało. Moja ulubiona część ogólnie z całej trylogii przynajmniej. Później czas czwórka, DMC Devil May Cry, tak że już jakby trochę stracił swojego pierwotnego ducha. W sumie o dwójce też mogłem powiedzieć to samo. W sumie trójka, jedynka to są moje ulubione części. Polecam je każdemu fanowi serii i każdemu, kto lubi tego typu rozruby. Dobra, już mamy 33 demony. 35. Nie wiem, czy liczą się też te, co rozwali Lady, o ile ona w ogóle jakieś tam rozwala. Teraz chwilę się pojawiają nowe. Cały czas napisy. Dobra, już 40. No, teraz powiem się coraz mocniejsze. Model znikający. A ciekawe, czy pojawią się te duże kosuchy. Też fajnie, że tutaj mogą nas atakować i jest ubywaną życia. Także cóż, będziemy tutaj jeszcze trochę cieli, niszczyli te demony, tłukli to wszystko, już mamy 50. Naprawdę nie wiem, jak długo to będzie trwało. Ale w sumie jest jedna z niewielu gier, które ma takie zakończenie, naprawdę. Wiele gier grałem i wiele widziałem, ale czegoś takiego tylko tutaj. O, teraz te kichające. Demony przeziemienia, jak ktoś ładnie powiedział. Trzeba na nie uważać. Mogę mieć troszeczkę głos też w dzisiejszym filmie. Troszeczkę niewyraźny, chociaż nie wiem, że nie jest tak logicznie. Niestety uroki lata i klimatyzacji w samochodzie. Troszeczkę podrażniło mi to gardło. Więc znów będę musiał chyba sobie zrobić troszeczkę przerwę w nagraniach. Tak, jeszcze mamy do zakończenia kolejną grę, ale to tak przy okazji, w swoim czasie. Ło, 75 demonów. A zaraz, spróbujemy uciągnąć setkę. Nigdy mi się chyba tyle nie udało. Naprawdę, 77.
Dobra, 80 jest. Kurczę, może będzie setka. Nie wiem, czy ktoś wpadnie mi za setkę. Ale coś mi zdaje, że muzyka się troszkę przycisza. Już mamy reżyserów. Więc chyba napisy chyba się po końcowi. No kurczę, dajcie mi jeszcze te kilkanaście demonów wbić. Nie, 10, błagam was. Jeszcze chwilę. Kapłan, dobra. Nie chciałem, żeby to się skończyło wcześniej, a teraz no... No jeszcze 7, no dajcie mi to zrobić. 5, kurde no. Odebrali mi przyjemność ubicia setki. Także ostatnia cutscenka. What happened next? Nothing really. We took care of all the remaining devils and that was it. Teraz starszy już widzimy Dante. Wzany nam szczepanie z jedynki. Which is to eliminate every last demon. I need to ensure that monsters like my father never come about again. I piękny sklep Dantego. And he promised to help me hunt down the demons, even though he's part one himself. But now I realize that there are humans as evil as any devil, as well as kind and compassionate demons in this universe. At least I've found one so-called devil who is able to shed tears for those he cares about. That's enough for me to believe in him. Nie ma tak, wygodnie, że są się we własnym sklepie. Now I can start my business. Oh, speaking of a kind devil, he finally decided on a name for his shop. It took him quite a while to pick one. Tak, to jest telefonem. Czyżby ta słuchawka nie miała kabla? Wanna know the name? Devil May Cry. Tak jest. I stąd właśnie się wzięła nazwa sklepu z Dantego. Więc tak, jak przeszła, jak padła nam misja? Orb 0S. No w sumie tak, no, tutaj nie było innego możliwości. CC? O, ty, nawet C za to wszystko. Czyli B, no myślałem, że dużo gorszy ranking będzie. 9500 to jest rekord. Także za bossów. Czyli podsumujmy, jak poszło nam w Devil May Cry. Tak, mamy A, B, B, A, A, C, później 4A, 2B, A, 2B, A, 2B, A i B. Ładny porządek później się trafił. Jedno sekretne misje z 12 zrobiliśmy, ale nie przechodziłem tutaj jakoś z sekretnych misji. I gratulacje, teraz możemy... Aha, do przejścia na normalu, super. Możemy teraz wydać Easy Mode'a, Hard Mode'a, nowe kostiumy zostały dodane. Możemy zobaczyć sobie cuts. No i w sumie to jest wszystko w serii Devil May Cry 3. Ja z wami się żegnam, grę możemy jeszcze przejść Virginem, ale w sumie... Misje aż tak bardzo się nie różnią jak w przypadku Dantego, dlatego chyba odpuszczę je sobie. No cóż, fajnie się grało, fajna była gra. Ja żegnam się z wami, to do usłyszenia w kolejnych filmach, w kolejnych nowych grach. Czy w kolejnych częściach Devil May Cry 4? No cóż, to zależy od was. Więc do usłyszenia w kolejnych filmach, to cześć.